No i witamy po świętach. Mam nadzieję, że wszystkim ten czas fajnie, dobrze minął. A taka szybka aktualizacja, co tam Fimo Pexis ode mnie z trasy do Suchego Lasu, gdzie będzie konferencja. Kolejno następne dni to Miechów, później Oświęcim, dwa dni Kraków. Tam jeszcze pewna audycja, na którą będę zapraszony na naszych social mediach, także no, fajne, duże rzeczy się zaczynają dziać. Ale do rzeczy. Wczoraj nagrywaliśmy z Martą Włodarczyk audycję do kliniki Mopexis w Radiu Cenzura. No i wyszło mocno. Jak zwykle zaskoczyliśmy się sami. Temat miał być trochę o modelach zachowań, ale przesunęliśmy to na następny odcinek, bo poszliśmy mocno w przestrzeń talentu i tego, co rodzice mają obserwować i powinni widzieć w swoim dziecku, żeby ten talent dostrzec, a nie żeby wierzyć w fałszywe autorytety albo w jakąś inną iluzję. Generalnie mocno rozważyliśmy nad predyspozycjami dziecka utalentowanego, potrzebami, kompetencjami społecznymi, no bo w dużym uproszczeniu talent to oczywiście zdolność nabywania umiejętności, to Robert Lewandowski ma i to się wiąże z samo sobie w futraku to powiedział, to się wiąże z imperializmem, to się łączy z egocentryzmem, z tym, że dziecko jest w samodoskonaleniu, no piękne rzeczy z tego wynikają. I im więcej dziecka utrzymamy, o to było podsumowanie, im więcej dziecka utrzymamy im więcej dorosłego utrzymamy w dziecku, to będzie lepiej. Czyli jak najdłużej trzeba być dzieckiem, żeby robić to, co należy. Generalnie też jeszcze, korzystając z okazji, chcę wiele osób przeprosić za brak kontaktu. Odzywacie się, ja nie mam po prostu, no troszkę myślę o sobie tutaj, żeby dowozić pewne rzeczy, a takie małe setki instrukcji czy wiadomości trochę mnie rozbija, więc zawsze się odzywam, tylko po czasie. Wracam do tego talentu na moment. Talent, doszliśmy do wniosków, to gra dla przyjemności innych, obojętnie czy to instrument, czy taniec, czy sport jakikolwiek, to jest dawanie innym przyjemności. Oczywiście wcześniej jest tam motywacja własna, zadowolenia wewnętrzne, zadowolenia z siebie i tak dalej, można byłoby opowiadać. Zapraszam, prawie półtorej godziny audycji, warto posłuchać, warto pobyć z nami w tej przestrzeni. Ruszyły obozy mikrokliniki Mopexis. Dlaczego mikro? No bo skróciliśmy je z 7 do 4 dni, ale nic się nie zmieniło, a w zasadzie zmieniło się tylko na lepsze, bo zmiany może na początku trudne, ale dają dobry efekt. Będziemy przyjmować dzieciaki już w ciągu kilku dni, otworzymy listy zapisów. Koszt kliniki to będzie 1000 zł, ale 200 zł jest zniżki dla każdego dziecka zapisanego w klubie, czyli docelowo 800 zł tyle płaci uczestnik mikrokliniki Mopexis, jeżeli jest trenujący, 1000 zł, jeżeli jest pierwszy raz w styczności z koszykówką czy siatkówką. Takie zasady też wprowadziliśmy. Zobaczymy, co one przyniosą. Oczywiście trenerów też będziemy zapraszali, fajne rzeczy. Podział będzie rocznikami. Miejsce na tą porę, które ogłosiliśmy, to Włocławek. Inne miejsca też się przygotowują, inne dyscypliny również. Zobaczymy, na ile starczy nam zasobów, czasu, chęci i możliwości do tego, żeby się dzielić tym wszystkim na żywo. Co dalej? No, kwiecień minie tak samo szybko, bo seria szkoleń jest. Pamiętaj, Tomek, żeby dbać o siebie w tym układzie wypoczynku, bo niestety odkręcić się z tego nawału pracy jest bardzo ciężko. Kończymy pracę nad książką Dziennik Młodych Talentów dla Piłki Nożnej. W zasadzie ostatni rozdział jest w edycji, później korekta i skład. To będzie naprawdę taka petarda, że hej. Zobaczymy, w jaki sposób to do Was dotrze. Pewne plany i pomysły są. Na platformie edukacyjnej mamy już kwiecień, więc są nowe filmy. Więc też te filmy są w ogóle mocno odkrywcze. Ja korzystam z tych z ostatnich półtora roku, ale tam je te filmy wrzucamy. Ale to, co jest wcześniej, też daje fajną podstawę i warto wrócić czasami posłuchać do tych fundamentów, o których czasami już nie mówimy, a jakże one ważne są.
No i tyle. Myślę, że tak na szybko połapałem, co miałem. Obozy wkrótce, szkolenia dla rodziców, nauczycieli, trenerów w całej Polsce się odbywają. Jeżdżą ludzie z Simopexis. Jeżeli chcecie się na takie zapisać szkolenie, wyślijcie maila na imopexis@gmail.com. Tam wtedy organizacja jest po waszej stronie i będziemy działać. Przyjadę ja, przyjadą inni specjaliści, w zależności od możliwości właśnie czasowych czy terytorialnych. Strona internetowa w ramach podsumowania, nowe filmy już są na platformie, zapisy na obozy już za kilka dni. Wiadomo, że im szybciej się kupi, tym będzie taniej, czy zamówi taką rezerwację. I tyle, jedziemy doświadczać, poznawać ludzi, rozmawiać. I tyle. Pięknie dziękuję za tą rozmowę i do usłyszenia wkrótce. Pozdrawiam, cześć.